I cześć, witam was, tutaj Frodo, Enklawę, kolejny odcinek przed wami. Idziemy porwać w dzisiejszym odcinku księżniczkę. Wybierzemy sobie, mamy tutaj do wyboru dwie postaci. Tak, w poprzednim odcinku była właśnie czarodziejka. Teraz mamy jeszcze do wyboru goblina albo bombardiera. Bardziej powiedział, że to jakiś ork. Dobra, nie wiem, spróbuję, ale chociaż wydaje mi się, że goblin może być za słaby. Chyba, że go wykoksimy w jakiś sposób. Wiecie, o co chodzi. Dobra, weźmy to. Weźmy mu jakąś lepszą tarczę. I... o kurcze. Szok. O kurcze, dobra. Niech będzie, niech będzie. I nie będzie miał z dystansu niestety, słuchajcie, nic. Nie wiem, spróbuję. Ale nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Co mi się stało? Aha, za mocno, za dużo razy escape. Dawaj, goblin. Ciśnij, ciśniem. Spróbujemy, a co tam? Najwyżej... No właśnie, musimy tutaj przebrnąć przez ten Zellenheim. Aha, i dosięgnąć portalu, więc może to nie będzie tak... w dzisiejszym odcinku nie wiem, czy mi się to uda. Zobaczymy. I to jest księżniczka Yasindra, okej. Czyli najpierw musimy się do tego miasta, słuchajcie, dostać. Dobrze by było, kurde, mieć coś na dystans. Nie wiem, czy ja to dobrze robię. Ładna miejscówka, no tak, ale to są tutaj miejscówka elfów, więc nie może być inaczej. Goblin umie pływać. Oh, shit, no właśnie. Tak myślałem, że tu będą elfy, więc... Nie mam żadnych buteleczek, więc... Znaczy tak, zginę. Już wiem, że zginę. To pewne. Coś czuję, że zginę, bo... to nie jest dobry pomysł chyba. Goblin nie jest dobrym pomysłem, jeśli chodzi o... Znaczy, mógłby być, ale... Przydałoby się jakiś łuk mieć. W ogóle patrzcie, ile mam życia. Przecież to nie ma szans. A ich jest trzech. Tak, to było do przewidzenia. Zrobimy to inaczej. Tylko ja teraz nie wiem, czy ja mogę to zrobić. A to dlatego, że... Nie mam pieniążków. Aha, czyli ja mogę zamienić jakby i pieniądze wracają. Aha. No to dobrze, to tyle dobrze. To weźmy sobie, słuchajcie, ten najlepszy. I... Tak, to są jeszcze takie zatrute i trzy buteleczki. No, myślę, że tak będzie dobrze. Jeśli o to chodziło, żeby on też miał możliwość strzelania na dystans, bo widzę, że w tym przypadku to będzie chyba najlepsze wyjście. Ale kurde, wytrzymały jeden z drugim. O, jest. O kurde. Dostałem. No dawaj, jeszcze jeden tu powinien wyjść. Skubaniec się rusza. Dobra, i teraz mamy tutaj tych kolesi, słuchajcie. Może będzie właśnie z dystansu lepiej ich tutaj wykosić. No właśnie. A
mocny jest. Nie może przebrnąć przez most. To ja to wykorzystam. Nie wiem, jak to było, zmiana. Coś się dzieje, że nie mogą przejść przez most. No trudno. Wiecie co? Jak było ze zmianą? Zmiana naboi. Bo generalnie mam przecież te drugie takie... O Boże, co ja zrobiłem? Schrzeniłem to. Zmarnowałem jedną buteleczkę. Wydawało mi się, że mogę zmienić naboje. W sensie miałem jeszcze takie zatrute. Czekajcie, bo... Ach! Dobra. Przeoczyłbym. Tam chyba nic nie przeoczyłem, co? Musimy się dostać na szczyt tego jakiegoś, nie wiem co to jest, drzewo chyba, albo jakaś skała. Ale wiem, że to nie będzie hopa siup. O, o. Dobra, lecą kamienie. Gościu leci. Kurde, musisz się tak ruszać. Kurde. Czekajcie, no to w nogi. Tylko 9 schodzi. Dobra. Mały goblin. Mały goblin. Czy to mi tutaj zleci coś na łeb? Albo się zawali, słuchajcie, a ja wpadnę do wody? Nie wygląda to bezpiecznie, co? Nie, dobra. Ale mnie wyłoił, kurczę. Dobra, słuchajcie, pojawię się w tym miejscu, żeby już was nie zamęczać. Okej, słuchajcie, jestem z powrotem, udało mi się ją pokonać. Szybko sobie wziąłem checkpoint. I powiem wam, zmieniłem sobie ten łuk, nie wiem, ta kusza jest jakaś szybsza. W sumie była tańsza, a jest szybsza. I wiem już, jak zmieniać te naboje. Mam już. O ty. Tutaj rzuca. O, patrzcie, co on zrobił. Chyba się zabił. Dobra, a mamy... Dobra, teraz mamy jeszcze te zwykłe bełty. Dobra, co, cóż to za ruinki, powiedzcie mi, no. Wyglądają ładnie. Czego się drzesz? Dobra, jeszcze tutaj mamy jakąś koleżankę gdzieś, co? A nie, to elf. Zauważyłem, że jak celujemy w konkretną część ciała, więcej po prostu schodzi punktów. W sumie to by było logiczne, no nie? A, goblinek pływa. Czemu? Czemu? Aha, dobra. Tam bym chciał się dostać. Ogólnie ładnie z punktami. Aha, Jezu, wystraszyłem się. Ruinki się walą. O kurde.
dobra, tam jeszcze. Widzę, że to jest ten chyba to miejsce docelowe. Tutaj nie ma nic, tak? Tutaj był ten łucznik. Ale czekajcie, bo generalnie brakuje mi jeszcze punktów. Dobra, idziecie ze mną? Aha, dobra. To już wszystko wiem. To ja nie wiedziałem, że ja będę z nią walczył. Dobra, to nie jest dobry pomysł. Jednak trzeba z dystansu. A, dobra, tutaj cię mam. Szukałem cię. Dobra, padła. Ale mam gdzieś jeszcze golema, nie? Czy nie? Gdzie ten golem? Kurde, i słuchajcie, brakuje mi, no gdzieś jeszcze jakiś jeden woreczek albo coś. Tu się boję zejść, bo spadnę jeszcze gdzieś w przepaść. Może jest gdzieś tutaj ukryte to. Co? Czy pod wodą jeszcze może, co? Zobaczyć. Chyba, żeby w ogóle tam na dole było pod wodą, skoro goblin umie pływać. To ja nie wiem. Tu? A, jest, dobra, mam woreczek, widzicie? Jeden i drugi. Dobra, tylko jak się teraz tutaj dostać, powiedzcie. Nie wiem, czy to nie jest już za późno. W momencie, kiedy... A. O nie, dobra. Dobra, jeden woreczek mam. Byle się gdzieś... Nie zwalić na dół. Super. I jeszcze jeden. O tam, patrzcie. Czy ja jakoś się dostanę tutaj? Czekajcie, tu? Tędy? Chyba tędy. Dobra, mam to. Pięknie. Nie, jeszcze coś. Kuźwa. A, tu. Dobra. Czyli te mury padły i wtedy chyba odsłoniły woreczki. Nie wiem, tak mi się wydaje. W każdym bądź razie, ładnie. Mamy 100%. Gdzie jest ten golem? Muszę go rozwalić jeszcze? Aha, dobra, i teraz... Dobra. Co z tego wyjdzie? Portal? Jej, pięknie. Ha! Fajnie poszło. Z tym, że dopiero dostaliśmy się... do ich siedziby elfów, tak mi się wydaje, właśnie Ale Woods. I teraz dopiero będziemy mogli właśnie porwać tą Jacindrę, okej. No i też spróbujemy tym goblinem. A co tam? Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony właśnie tylko goblinowi. Tak, muszę znaleźć, porwać i wrócić do naszej mordesy. Goblin, dobry jesteś. Dobra, idziemy zapolować na elfa. O, w tym lesie to może coś tu być, a ja nic nie widzę. Kurde, pewnie coś poukrywali, jakieś złoto. 450, to jest dość sporo. Nie, może wydaje mi się, może to jest tylko taka podpucha, ale... O! Mogłem sobie, wiecie co, wziąć? Thank you.
dobra. Mówię, jakoś, słuchajcie, lepiej mi się gra z dystansu, nie wiem. Wolę strzelać z łuku i takie tam. Niby tutaj jest jakieś przejście, ale nie chcę się zaklinować, bo zaraz nie wyjdę stąd i będzie. Dobra, myślę, że tutaj chyba nie ma nic. Cóż to za kamikadze, chłopie. Nie mam żadnego złota, nic, kompletnie. Dobra, mam. Ostatnio ktoś pisał mi z was, że na przykład było coś takiego, gdzie ominąłem gdzieś tam w jakiejś planszy, że na przykład była tutaj jakaś szczelina w murze, trzeba było po prostu ją rozwalić i tam było jakby ukryte przejście. No i właśnie to jest to, że ja potrafiłem takie rzeczy właśnie ominąć, dlatego będę tutaj teraz dobrze zerkał na to. A, z góry. Nawet nie zdążył. Nawet nie zdążył. Będę patrzył, czy są jakieś rzeczywiście jakieś szczelinki, wiecie o co chodzi, czy coś, co można rozwalić, żeby się przedostać. O, właśnie, pod schodami. Poukrywane. 125 dopiero. To co, idziemy na górę, nie? Dobra, mamy checkpoint. Ale... O kuźwa, co ja zrobiłem? Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Tędy nie przejdę, czemu mi się tak szyby nie wybije, laguje, nie lagować mi tutaj, proszę. Dobra, jedyne wyjście to tu. Skoro już jesteśmy na zewnątrz, to możemy... Dobra. Mamy kluczyk. Ogólnie fajna miejscówka, więc może na razie wyskoczę stąd i się troszkę tutaj rozejrzę. Czyżby... Kto to tam coś jest? Nie, to drzewko. Może tutaj coś w tym lesie, pod mostkiem, coś teges, na dachu? Nie no, widzę, że nie ma nigdzie tu nic. Aaaa! No to chodź. Dobra, mamy kluczyk. Bardzo dobrze. Ale ja bym chciał się tam dostać, właśnie. Jak tam się dostać? Po prostu tak zwyczajnie tu? Aha, tutaj oni nam zrzucili tą beczki. To zamknięte, ale ja mam... Zrzucili nam tam beczki, więc to pamiętam. Mamy kluczyk, który nas właśnie tutaj doprowadzi. Coś jeszcze fajnego znalazłem, super. O, mi na tym zależało. Czy ja mogę wejść ogólnie na dach tego domku? Tak. Tylko co mi to da? Tyle, że mogę się ładnie rozejrzeć. Przyjemna okolica. I chyba tutaj nie ma nic, co? Wow. Nie, z tego co widzę, to nie ma nic. Plum. Dobra,
Tutaj chyba ładnie. Rzeczka płynie. Tam byliśmy. Tutaj lepiej chyba nie ryzykować, co? Nie wiem jak z tą wodą, czy ten prąd mnie czasem nie zniesie, boję się. Checkpoint był daleko. A to co to jest? A to jest mostek, tylko taki dziwny, dobra. I co? I tutaj? Aha, dobra. Padłem do wody. Cholera. Jeszcze ktoś? Wiecie co, no strasznie mało punktów. Jeśli to już będzie koniec, ten portal gdzieś mnie tepnie, no to bardzo przykro mi. Nie wiem o co chodzi. Gdzie można by było tutaj jeszcze wyczaić? A, dobra. Chyba, że oni zostawią. Chyba jeszcze ktoś? No bo nie sądzę, żeby w tym lesie coś było, nie? Sprawdzałem, starałem się w sumie. A jeszcze ten wodospad? Jakaś jaskinia, coś tego jest, nie? Miałem już ją porwać, a tutaj nic, nie? Dobra, idziemy w portal, zobaczymy, bo może to jeszcze nie koniec, a ja tutaj wymyślam. No właśnie, to jeszcze nie koniec. Czyli to jest jeszcze po prostu nie koniec, a ja tu wymyślam. Dobra, idziemy dalej. Gościu, daj spokój. Widzisz, że idę goblinem. Co ty chcesz? Chciałem zobaczyć tam, gdzie ta woda. Ale nie, nie ma nic. Pływaj mi tu. Dobra, jeszcze. Aha, czyli kolejne domki. Tam są. O kuźwa, aż tak? O kurde, dostałem. I to tak mocno. Chyba ze 3 puścił. Chodź. Kuźwa. Dobra, to zrobimy inaczej. Chodź na to. No właśnie. Od razu checkpoint. Dobra, tam możemy zejść na dół, ale jeszcze zobaczę ten domek tutaj. Ojej. Troszkę mi się drzwiczki zacięły. A dzięki temu, że kogoś tam zabiliśmy, zdobyliśmy kluczyk, więc możemy tutaj sobie wejść, bo pewnie nie można by było. Gdzie on jest? Tam na dole, nie? Tu też jest wejście na dach. Czekajcie, a jak to było kucnięcie? Aha, tak. Czy tutaj jest jakieś przejście? Nie. Warto zawsze to wszystko sobie posprawdzać. Dobra. To chyba będzie tyle. Na tyle.
co to było? To jakby jeden z naszych, bo taki odgłos. Tutaj nie. O. Tak, to jest jeden z naszych. To jest ten taki. A ja tam mówię na niego ork. Orki tak wyglądają. Boziu, nie tędy, tędy. 370. On mi tutaj chyba pomoże, bo on wysadza, no właśnie. Przy okazji mi pomoże. A, dostała. Ale czekajcie, ja jeszcze nie chcę. To co, już ją mamy? A tu? Jakieś fajne rzeczy? Dobra, są. Są, są, są. Tutaj mamy ukryty. Dobra. I co? Resztę woreczku będzie tam w środku. Zaraz sprawdzimy to. Nie. O ty, Franco. Defend yourself, scum. No, a żeś mi pomógł, musiałem sam to wszystko zrobić. Dobra, gdzie ona jest? Jest. Tylko, że wiecie co? No, brakuje mi jeszcze jednego. Cholercza, jeszcze jednego woreczka. Nie wiem, czy jest sens tu się męczyć. Czy po prostu idziemy stąd. Zabieramy księżniczkę i spadamy. No, jeden woreczek, ewidentnie. A bo przeoczyłem. No trudno. Ale i tak ładny wynik, co? Gdzie jesteś? Cześć. Coś się tak rozkraczyła. Dobra. Bierzemy ją. Ciekawe gdzie? Chyba do kieszeni. I mamy jej głowę. Dobra, mamy jej głowę. Teraz muszę znaleźć portal. A ty idziesz ze mną? Portal, który nas z powrotem... A, tutaj jest. A, to daleko nie musiałem chodzić. No dobra, ten jeden woreczek sobie odpuszczę. Co mnie tak laguje? Cofam. Dobra, porwaliśmy księżniczkę, to najważniejsze. Mamy to. The massive form of Atar dwarfed anything else that they had ever encountered. His presence was terrifying, for he was essence of power and evil incarnate. Princess Yacindra screamed and squirmed with all her might, but there was no one left to save her from her fate. She was devoured, and thus Vatar was bound to Mordessa, his servant. There was no doubt that he would seize upon her first mistake, break the bond and claim the world as his own. But now he was to command Mordessa's armies, cross the rift, and crush the people of Selenheim once and for all. There would be no one to stop him this time. The servant adventurers were given yet another task of importance, to assist in destroying as many strongholds of the Enclave along the rift as possible, in preparation for the glorious invasion. As they set out to do their bidding, Mordessa studied the retreating forms. They had served her well, but now, since she had Vatar, they were expendable. Vatar's twisted form watched them as well, but for completely different reasons, hidden well beneath his visage of death and terror. No, ciekawa historia. Mamy dwie miejscówki. Z tym, że chyba jedna jest znowu... Tak, a nie, to nie, a to? Nie, czyli są jakieś dwie miejscówki, które będziemy mogli tutaj sobie wybrać. Myślałem, że to jest jednak jakiś dodatkowy level. To zrobimy oczywiście sobie w następnym odcinku i pójdziemy sobie jakąś tam nową postacią. Zobaczymy.
Dobrze, ja wam za dzisiaj dziękuję i słuchajcie, do następnego. Trzymajcie się, cześć.